Witajcie, Maszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na modkacji Regnum Polana jako Królestwo Polskie. W ostatnim odcinku wygraliśmy wojnę domową oraz wybraliśmy króla, wybraliśmy Windsora na tron i... No i co? No i się powinniśmy cieszyć. Jerzy I Windsor został wybrany na króla Polski, Jerzy, książę Kentu, Edward Alexander Edmund Windsor został wybrany na króla Królestwa Polskiego. Kilka godzin później w katedrze wawelskiej w Krakowie książę Jerzy został koronowany przez arcybiskupa prymasa Królestwa Polskiego Augusta Chlonda. Po kilku godzinach książę Jerzy wybrał się do Warszawy, gdzie zasiadł na tronie w Zamku Królewskim o godzinie 19:18 wygłosił przemówienie do narodu polskiego po polsku. Cały świat patrzył na Warszawę i na to, jak Królestwo Polskie odrodziło się z popiołu. Co ciekawe, brytyjski premier wraz z królem Wielkiej Brytanii byli obecni w Warszawie podczas przemówienia. Boże, miej w opiece króla Jerzego I. Super. O, zauważyłem, że flagę zmienili. O, uwielbiam, kiedy mod robi małe rzeczy, które nie są potrzebne po to, żeby robić małe rzeczy, które nie są potrzebne. Okej, okay. Jakby co, trochę zmieniłem tutaj produkcję ze względu na to, że po pierwsze ulepszyłem nasze samoloty, ponieważ mieliśmy słabe samoloty, a tak to ogólnie, no to wszystko jest w porządku. Teraz powinniśmy sobie koszt działalności wywrotowej, to nie jest tak wszystkie. Mamy kardynała, kardynał jest plus 5, stabilizację masz fajną. Nawet ciekawie to jest tutaj, ale myślę, że na razie poczekamy sobie trochę dłużej na to, co możemy zrobić. Popatrzymy sobie jeszcze na decyzję, czyli coś tutaj się nam zrobiło. Ogólnie mieliśmy jakąś tam rzecz, że budowaliśmy sobie... O, nice. Nice. Zrobili to, co lubię najbardziej w fokusach, że to przesuwa, chociaż wydaje mi się, że mogli trochę bardziej tą stronę przesunąć to jeszcze, ale okej, już jak będzie. Co wybrać stolicą? Zobaczymy, co wybrać stolicą. Na razie historia dwóch braci. Na polskim tronie zasiada Brytyjczyk, co oznacza, że musimy rozszerzyć współpracę z Wielką Brytanią. Musimy postarać się również o sojusz. Wezesław Sikorski powinien niezwłocznie wyruszyć do Londynu na rozmowy. Tak, będzie rozmawiał z Brytyjczykami po brytyjsku. A my w międzyczasie będziemy tutaj szukać rzeczy, które możemy ulepszyć nie na wojnę, tylko obecnie. Bo mamy taki problem, że mieliśmy wojnę i mamy tak naprawdę badania, które powinniśmy robić w innym czasie. Mamy, przez to, że mamy dużo ludzi plus jeszcze te wszystkie idee, to mamy dużo manpowera, więc to mi się podoba, jak to się wyszło. Artyleria. Myślę, że artylerię kiedyś zmienimy sobie. O, ma się los. Zapominam, że czasami po prostu mi się tak włącza, że okej, okay, jestem po angielsku, nie chcę przeczytać, ale tam coś było po polsku. Ale chyba to jest wszyscy. Otrzymał specjalny wybór perków. Jak zostać królem? Wsparcie militarne, wymiana technologiczna. Dobra, na razie sobie zrobimy prawą stronę drzewka, a w międzyczasie sobie ogarniemy, tutaj mamy koleje. Okej, weźmiemy sobie to. Dworzanin królewski, Alan Fredrik Laskell. Taki sobie. Janusz Radziwiłł. Też taki. August Chlond, prymas Polski. Takie sobie. Szczerze, że takie sobie cele. Jeszcze sobie zacznijmy robić tą agencję. Takie tacy sobie ci goście. Sobie dam ludzi, którzy mają przyrost siły politycznej, ale oni ogólnie rzecz biorąc to. Takie miernoty, powiem szczerze. Co tutaj mamy? Fabryki się nam odblokowały, to może więcej na czołgów. Szczerze powiem, odmówimy. Raczej nie będzie to nam potrzebne aktualnie. Dobra, czy mamy tutaj coś, co mają
doktryny morskiej, doktryny wojny mobilnej, dwóch lądowych. Myślę, że lądowych damy sobie samo. Ta wojna mobilna aż tak bardzo mnie nie obchodzi. Okej, okay, wsparcie militarne, wymiana technologiczna. Tutaj mamy dosyć dużo rzeczy. Związek Radziecki zerwał. Fajnie. Mamy dosyć dużo rzeczy, które tak naprawdę wydaje mi się, że nie są aż takie... nie są w większości ważne, więc nie czuję się, żeby aż tak bardzo robić. Tutaj nam dali z tego, bo jesteście zapewne naszą marionetką. Tak, jesteście naszą marionetką. Nas to nie obchodzi obecnie. Mnie obchodzi w głównej mierze teraz, żebyśmy zaczęli w miarę okej produkcję rozkręcić. Na pewno wszystko się tutaj wypełni, a później sobie karabiny zrobimy. Trochę więcej dywizji niech zacznie się produkować. To zawsze nie jest najgorsze, kiedy mamy więcej dywizji. Ogólnie ten soundtrack, czy to... Chcę zobaczyć. Co to jest za soundtrack? Co to jest za soundtrack? Motyw przewodni Alianci. Nie wydaje mi się, żeby to był motyw przewodni Alianci. Chyba zmienili to. Okej, okay. Zrealizowano cel narodowy Morska Kompania Królewska. Okej, okay. Brytyjskie zobowiązanie, przybicie brytyjskiej kompanii środkowoeuropejskiej. Okej, okay. Możemy to dać, może to będzie coś ciekawego. Okej, okay. Zezwól na misję sabotażu, oczywiście. Nie cierpimy Sowietów, więc możemy to robić. A teraz przeciwko Niemcom coś porobimy. Mamy jakichś specjalnych agentów? Nie wydaje mi się, żeby byli jacyś specjalni agenci. Okej. Okay. Możemy tutaj też doktrynkę sobie zrobić. Na razie mamy wystarczająco zrobione. Okej, okay. Gwarancja aliantów dla Rumunii. Może na razie zrobimy, jak zostać królem. To będzie chyba lepszy. Dobra, dywizja brytyjskiej kolonii. Wiesz, co jeszcze jest fajne, bo można sobie ustawiać modele na tym. Ostatnio się nauczyłem ustawienie modele i to jest nawet śmieszne. Ustawić sobie model jakiegoś tam innego państwa. Brytyjska kompania środkowoeuropejska. Imperium Brytyjskie zobowiązało się do spełnienia kilku istotnych prośb Korony Królestwa Polskiego. Wielka Brytania wybuduje rozległe bazy wojskowe na terenie Rzeczpospolitej. Jedna ma znajdować się w Toruniu, druga zaś w Wilnie. Do Polski ma również przyjechać nowo utworzona kampania środkowoeuropejska, złożona z 14 tysięcy żołnierzy brytyjskich, ale mało. Którzy będą pilnie strzec granic korony. Obserwatorzy na całym świecie potępiają brytyjski ekspansjonizm. Niemcy i Związek Radziecki uznali to za prowokację, jednak Wielka Brytania nie wycofała się z umowy i do Polski ruszyły konwoje wojskowe. Chyba, że flaga nam się nie zmieniła. Zawsze śmieszne jest, kiedy flaga się zmienia. Przemysł to przyszłość, wojsko to przyszłość. Powiem tak. To jest fajne. Ale 25% to jest aż... To byłoby głupio nie brać. Brytyjska pomoc gospodarcza. Wow, to też dosyć pomoże. No. Bo teraz, jak sami widzicie, mamy plus 25 za gościa. No. Mamy tak naprawdę maksimum, co kiedykolwiek osiągniemy w tej grze, więc... Znaczy się jeszcze można oczywiście tutaj trochę robić, ale... Ale na razie maksimum, jakie możemy osiągnąć. Tutaj brytyjska pomoc gospodarcza, inwestycje wspólnoty, udostępnienie brytyjskich portów. Jest stocznie poza mapą. Myślę, że to bezrobocie miejskie przynajmniej usuniemy na pewien czas. Okej, okay. I co tutaj mamy? Teraz współpraca z japońskim wywiadem, oczywiście. Więzi polsko-japońskie. Historyczny event, który jakoś doloru nic nie da. Wojna domowa się zaczęła. Bywa.
Czy coś tutaj jeszcze mamy? Nie. Koncentracja przemysłów zrobimy. I może będziemy badać paliwo. Przydałoby się nieco pogarniać, jeżeli chodzi o... o czołgi czy coś takiego, bo to by się naprawdę nam przydało. Okej, okay, więc myślę, że to tyle z tego, co możemy zrobić. Chociaż mnie bardzo kusi, żebyśmy zaatakowali jak najszybciej Niemcy. Dobra, pójdziemy jak najszybciej zaatakować Niemcy. Póki są nieco osłabione. A my tutaj sobie trochę porobimy rzeczy. Można sobie tam dodać tych... tę ideę. My jesteśmy frakcji, tak? My jesteśmy frakcji właśnie. Więc w głównej mierze możemy sobie coś porobić w ramach naszego pobytu. Czy coś wcześniej zrobić? Nie. Więc drogi Niemcy, właśnie będziemy was bić. Pytanie jest takie, czy mamy w tej modzie jest jakieś decyzje związane z późniejszym rozdzieleniem i oby było, bo jeżeli takie małe rzeczy potrafią robić, to może duże też potrafią. W międzyczasie to my możemy zacząć wysyłać nasze samoloty. O, Polska jest bardziej podzielona. Nasze samoloty, żeby tutaj się zajęły tym. Okej, zjednoczony front. No nie tak, no to jest takie, żeby ich wkurzać, ale z drugiej strony to też będzie nas wkurzało. Okej, może sobie tego gościa jednak weźmiemy, ponieważ może to się bardziej nam przydać. Okej, tutaj się dokończyło i jak mówiłem, teraz jesteśmy mistrzami. Jesteśmy mistrzami świata. Okej, więc powoli się tutaj robi. Okej, rozwiązanie kwestii środkowej Europy. Musimy zażegnać bezpieczeństwo ze strony Niemiec. Nigdy nie zgodzimy się na takie warunki. Wdrażamy plan operacyjny Fala. Rzesza pełna niemieckie w Gdańsk, Wepeda. Myślę, że wdrażamy plan operacyjny Fala. Pytanie jest takie, co to znaczy? Okej, depesza królewska do Francji. Powinniśmy zaplanować wojnę prowincyjną również w Francji. Francja się nie zgadza. Okej. Głupcy. Brytania jest gotowa na wojnę prewencyjną. Teraz albo nigdy. Wojna prewencyjna. Okej. W takim razie wypowiadamy. Przy deklaracji Rzesze Niemieckie usunie to. Ale to jest długie. Czyli po prostu niszczymy gospodarkę Niemiec. W skrócie. Okej, więc dajmy sobie mega agresywnie. I co? No i... obecnie bym poszukał czegoś, co by nam dało możliwość zrobienia od tego. Morska kompania musimy zrobić, więc gdzieś z wodą będzie związane. O, jest Morska Kompania Królewska. Okej. Tutaj oczywiście jest dużo rzeczy, które nas nie obchodzi, więc... więc tutaj upadek królestwa. I możemy teraz zrobić lepszy rozkaz. No najlepiej zaatakować Niemcy jak najszybciej. No powiem wam szczerze, ja już wiele razy grałem na Vanilla na takich modach, gdzie po prostu Niemcy najlepiej pokonać, nie wiem, w 20 dniu po rozpoczęciu kampanii. Więc... więc oczywiście, że przyjmiemy was. Żeby się później nie trudzić, bo to jest naprawdę... Niemcy już naprawdę w pewnym momencie się zaczynają zbroić i w ogóle wszystko robić. I to jest denerwujące. Okej. Więc wasze dywizje niech się tutaj pójdą, bo w Gdańsku się ktoś tutaj postanowił wystawić. Okej. A reszta... reszta też może pójść. Weźmiemy ich dywizję, bo w sumie
to mi się nawet opłaca wziąć. Mamy minus na minusie, więc... Więc na razie nic nie możemy dalej robić. Ale jeżeli mamy wsparcie Brytyjczyków, to zapewne będziemy mieć wsparcie w powietrzu, także... Wy jesteście w dobrym ogniu? Ziemię odzyska. Dobra, jesteście w dobrym ogniu, tylko tak słabo to widać. Okej. Morska kompania. Już co byliśmy, to możemy kontynuować o to. Dzierżawę. Bardzo chętnie wezmę. Zaoferuj ochronę Libii. To może za chwilę zróbmy. Jak na razie to zajmijmy się wojną. Bo myślę, że to jest ważniejsze. A wygląda na to, że Niemcy już się dosyć postarały obronić przed nami. Mamy kolejnego agenta. Wyślijcie tutaj. Przydałby się szybciej, tylko że zawsze zapominam o tych. Okej. Land lease zakończyli, ale byłoby fajnie, gdyby Anglia nam pomogła, tylko że wiadomo, że AI angielskie aż tak bardzo pomocne to nie będzie. Więc na razie musimy uważać na to, co się dzieje. I wyprzeć z Gdańska tych. Wygląda na to, że Niemcy już się trochę postarały, żeby jednak trochę mają duńskie produkty. Żeby się jednak dozbroić. Dlatego w takim razie my tutaj zaczynamy nasze dozbrojenie armii. Wypchnijcie ich wreszcie z Gdańska, bo to naprawdę głupio wygląda. Okej, Japonia wypowiada wojnę, jakby to było coś dziwnego. O Jezu, ale tutaj się coś z dźwiękiem zaczęło działać. Jak to wygląda z Wielką Brytanią? Wielką Brytanię mamy frakcji. Wielka Brytania nic nie robi. Wielka Brytania, zrób coś. Proszę. No. Już ulepszyli swoje dywizje. Nie cierpię, kiedy już mają ulepszone dywizje, bo wtedy... Wtedy jest trudniej ich pokonać. Okej, trochę idei zrobimy. No już weszli na nasze terytoria. Czy... Że tak powiem, czy nasi sojusznicy mogą coś pomóc nas? Że tak powiem, bardzo chętnie bym poprosił ich o to, żeby coś zrobili. Ponieważ z jednej strony byłoby prosto ich pokonać, Niemców, gdyby trochę bardziej się postarali, ale widać na to, że nie chcą. Jezu, tam kosztował za 10 punktów. To naprawdę było tanie. Dobra, się trochę już front ustabilizował, ale... Bardzo chętnie bym chciał, żebyśmy wreszcie wypchnęli tych z Gdańska gości. Bo wtedy byśmy mogli przynajmniej coś porobić bardziej, tylko że jak widzę, nic się tutaj zbytnio nie dzieje w kierunku, oraz też karabinów zaczyna nam brakować. Yikes. Okej. No, nie będę już czytać z tych rzeczy, dlatego że kończy się na tym, że to jest po prostu jakieś
historyczny, po prostu historyczny event i tyle. Okej, jakoś sobie radzimy. Z tym podkreśleniem, że jakoś. Co tutaj musimy teraz porobić, to... Ale możecie wreszcie... Francja! Możemy zacząć ich cisnąć. Przytrzymać ich trochę. Udało mi się, że... Zostawiłem coś i teraz zrobili sojusz. Okej, mamy... maczka. I w głównej mierze tyle. Dobra. No dalej gospodarkę będziemy robić. Dobra, teraz ewidentnie już lepiej się dla nas uśmiecha ta sytuacja, dlatego że... No... I jak tutaj Francuzi zaczną coś robić z Niemcami, no to powinniśmy mieć... Móc odbić to. O, i właśnie oblężony Gdańsk został odbity. Fajnie. A my teraz spróbujmy trochę popchnąć. I widać, że już lepiej to nam idzie. Ale jesteśmy po wielkiej mobilizacji narodu. O nie. Nie ma już wielkiej mobilizacji narodu. Okej, pięciowiernikowa maszyna Enigma. Okej, fajnie. Tylko, że mamy minus, ponieważ co chwila skąd to dostajemy. O, i możemy włączyć. Nice. Dobra, i co, coś jeszcze możemy tutaj zrobić? 90, więc nie ma problemu. Okej, okay, więc... Może ci zajmą się tą całym okrążeniem. I przejdą do rozkazu. I dzięki temu Niemcy zostaną pokonani. Okej. Okay. O, 2,5 tysiąca. Niby mało, ale obecnie się nam przyda. Okej, okay, więc potężna armia polska właśnie wyrusza na swój ostatni marsz. Nie wiem dlaczego, ale to jest kolejna seria, kiedy byłem źle nastawiony, pesymistycznie byłem nastawiony do tego, po czym wszystko się zmieniło. No, ostatnio serio też miałem takie sytuacje, że a, coś źle idzie w ogóle. Po czym się zmienia od razu i takie, fajnie. Okej, okay, więc wyślijmy. Mamy naprawdę już dosyć sporo tego. No, plus szybszej wojny. Łatwiej ich pokonać. Więc myślę, że w zależności co się stanie, to my zapewne będę chciał wszystko wziąć. I tak, pytanie co z tym zrobimy? Myślę, że pójdziemy w samowolkę. Z tego względu, że wiecie, że w sumie będziemy na tyle potężni, że będziemy mogli sobie nieco z nim powalczyć. Tylko najpierw sobie zajmiemy się kilkoma sprawami, kilkoma znaczy się Związek Radziecki. I gdy się tym zajmiemy, to wtedy wrócimy do sprawy Zjednoczonego Królestwa. Tak. Bo chodzi o to, że może być tylko jedno Zjednoczone Królestwo. Okej, okay. Czy coś tutaj dalej musimy robić? Bo ja próbuję tutaj porobić, tylko że... To nie widzę żadnej idei. Dosłownie, żadnej idei nie widzę takiej, która by coś mogła nam pomóc. Dobra, doróbmy to już do końca i tyle. Zrealizowano cen, ukończenie rozbudowy centralnego kręgu przemysłowego. A gdzie to jest? Tutaj ukończenie rozbudowy? Jest to? Ukończenie rozbudowy, tak. Więc to kończmy jak najdalej. I zobaczmy co tam... Okej, nie wiem co padły. No tak, weźmiemy całą flotę. Trochę przerzucimy. I co to jest? To jest narodowe, to jest nasze narodowe, narodowe. Narodowe, narodowe. I reszta już nie jest narodową. Ale zobaczymy co to będzie. Wezmę na razie. I zobaczymy czy nie mamy decyzji do tego, żeby ich
jakoś zanektować, jakoś rozbić. Okej. Tutaj mamy trochę rzeczy. Okej, koniec wojny. Patrzę, czy coś jest. Możemy się domagać kolonii. Nie chcą. O, ale Liberia. Liberia jest nasza. Jej. Neutralna Liberia. Okej. Chyba tyle jest. Szukam, czy nie ma jakichś rzeczy tutaj. Chyba nie ma. Wy jesteście w wojnie? Nie, macie po prostu... What? Chyba zaznaczyłem Etiopię. I ta muzyka dramatyczna. Okej. Okay. Wygląda na to, że nic z Niemcami chyba dalej nie ma. Szkoda, fajnie by było mieć, rozdzielić ich na milion rzeczy. Bałtyckie ultimatum. Czy tym musimy, możliwa sowiecka interwencja w krajach bałtyckich. My musimy chyba najpierw kontrolować tą Litwę. O, Litwa się to nazywa. Więc zanim to się stanie, to trochę minie. Czekaj, coś robimy? Tak, coś robimy. Więc myślę, że... Bo mamy tutaj. I musimy mieć co najmniej 800 tysięcy w polu, żeby zaatakować Litwę. Więc... Będziemy... W następnym odcinku zwiększać naszą armię i coś porobimy. Okej, więc to tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym. No to cześć!